Poczta Polska i Agnieszka Osiecka. I ja myślę, że nie trzeba zbytnio przedstawiać postaci Agnieszki Osieckiej. Myślę, że jest znana każdemu Polakowi, większości, a przynajmniej powinna. Nie wiem, jak z młodszym pokoleniem. Jest twórczynią, przepraszam, około 2000 tekstów piosenek. Znamy je, nucimy. Najsłynniejsze chyba, tylko Uciekaj moje serce w wykonaniu Seweryna Krajewskiego. Poza tym widowiska muzyczne, teatr, spektakle, tłumaczenia piosenek Bułata Okudżawy. No mnóstwo, jest znana, honorowana, festiwale, nawet powstał serial. No więc zgłosiłem do Poczty Polskiej, aby uhonorować ją znaczkiem. No, wybitna postać w kulturze polskiej, znana, lubiana, jej teksty się cytuje, czasem niekoniecznie wiedząc, że to jej teksty. Naprawdę wybitna kobieta, wyśmienita twórczość, wyśmienity język. Co mi odpisała Poczta Polska? Iż Komisja do spraw opiniowania tematów do planów emisji znaczków i kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty nie wydała pozytywnej rekomendacji na emisję znaczka dedykowanego Agnieszce Osieckiej. Ponieważ Poczta Polska wydaje walory filatelistyczne zgodnie z zasadami polityki emisyjnej, według nich tematy w planie emisji znaczków pocztowych powinny być ściśle. Przepraszam, źle napisane. Powinny być ściśle, powinny dotyczyć. Tak jest napisane. Dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski. Agnieszka Osiecka w takim razie nie dokładała się do dziedzictwa kulturowego Polski. Nie była nikim znaczącym. Wybitnych postaci. Czyli Agnieszka Osiecka nie była wybitną postacią. Dalej czytamy. Według tych wytycznych setna rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej przypada w 2036 roku. No zgadza się. Za 15 lat. Pragniemy zapewnić, że zgłoszony temat będziemy mieć na uwadze podczas emisji tematów popkulturowych. Czyli za 15 lat będą mieć na uwadze. Nie, że będzie taki znaczek, będą mieć na uwadze. Skoro teraz komisja uznała, że nie wydała pozytywnej rekomendacji, nie wiadomo, czy wyda za 15 lat. Poza tym zaliczono Agnieszkę Osiecką do popkultury. Ja bym ją zaliczył do sztuki wyższej, kultury wyższej, tak jak nie wiem, zespół BAM czy Phil, czy jakieś inne, to faktycznie może być uznawane za popkulturę, no to teatr, musical, opera, poezja, bo teksty osieckie to jest poezja, no to jest kultura wyższa, sztuka. Przynajmniej w mojej opinii. Aktualny plan emisji znaczków pocztowych i kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty na dany rok znajduje się na stronie Poczta Polska, sklep plany emisji. I tu wchodzimy. Plan emisji na rok 2022. Wśród rozmaitych typu na przykład Marek Edelman, Europa, Psy, Polacy na Syberii, 50 lat komiksu Kajko i Kokosz. Są też takie oczywiście chińskie znaki Zodiaku, motyle. No, musi być oczywiście szeroka paleta tematów. Ale mamy tutaj Święta Gianna Beretta Mola. Nie wiedziałem, kto to, sprawdziłem w Wikipedii. Włoska lekarka, która nie zgodziła się na przerwanie ciąży, ponieważ w jej macicy rozwijał się włókniak. Została świętą, ponieważ dziecko się urodziło, a ona zmarła. Ani nie pasuje mi do dziedzictwa kulturowego Polski, ani nie jest dla mnie wybitną postacią, w porównaniu szczególnie do Agnieszki Osieckiej. Może jest wybitną postacią we Włoszech, ale nie w Polsce. To nie jest, zdaje się, Poste Watykane, Poczta Watykańska, tylko Poczta Polska. Co jeszcze znajduje się w planie emisji znaczków? Polskie Madonny, Święty Archanioł Gabriel, patron pocztowców i filatelistów. Stulecie powstania administracji apostolskiej na Górnym Śląsku. Czyli to wszystko są wydarzenia, osoby typu Święty Archanioł Gabriel, Polskie Madonny, Święta Gianna Beretta Mola, które zasługują na znaczek, a Agnieszka Osiecka nie zasługuje na znaczek
Poczcie Polskiej. Dziękuję, pozdrawiam Pocztę Polską.